Don't ask who would I be, who would I be, who would I be? Oh, who would I be, who would I be if I escaped the... Siemano wam wszystkim, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii na tej kanale. I tym razem oglądamy trailery, jak widać. I bez zbędnego przedłużania od razu oglądamy. Wszystkie linki do filmu będą w opisie. Tylko krótka informacja. Lost. But we found our courage. We rose. Peace by peace. No dość interesująca gra się zapowiada z tego eskapizmu. And we did not stop. We faced down horror, night after night. We grew strong. We built new homes. Okej, okay, czyli też funkcje budowania są w tej grze. And we survived. Wiesz co, to słyszałem, tu też jest tryb kreatywny. Nie wiem, czy będzie to równie ciekawe jak w Minecraftie, ale... Na pewno też to będzie można robić poza kampanią. Wiem, że też nawet poboczne questy mogą być. Okej, w sumie obejrzymy to jeszcze raz, bo to nawet ciekawie wyglądało. Nie, to było źle przetłumaczyło tam. Pomiędzy kamieniem przechodzili po prostu. No i dobra, przechodzimy do następnego traileru. I okej, okay, w Once Human wybrałem jednak dwa trailery, bo jeden był trochę za krótki. Minimum mi za 30 powinno być. No ale są jeszcze materiały w internecie, więc... Można to obejrzeć sobie. Perhaps humans were fated to build the monoliths, reaching heaven and returning with a gift. Stardust. But mankind was given more than it wished for. Okej, wizualnie to nieźle wygląda. But chaos. Pewnie jest mniej minimalistyczny niż generalna się... Jezus Maria, niech ją mówię. No to od tej poprzedniej gry na trailerze, wiadomo. Kataklizmo, właśnie. Wherever we remain standing, we stand together. Once Human. Będzie dostępny i na Steamie, i na Epiku. I też była premiera specjalna, ale to zaraz zrobię cięcie. Jeszcze muszę sprawdzić informację jedną. Ciekawe jest, ten trailer był dostępny 2 lata temu, a dopiero teraz dopiero teraz zadebiutowało na PC. Ta gra Once Human. No wiadomo, to już nie musiałem dopowiadać. Okej, okay, stylowo mają te ubrania tutaj w tej grze. O, potwory bardziej zrodem z horrorów tutaj są. A nie, ta scena z niedźwiedziem to akurat musiałem wywalić. O, i też będą pojazdy prawdopodobnie w tej grze dostępne. Nie wiem, czy tylko motory będą, czy jeszcze coś dodadzą. Zobaczymy w najbliższych update'ach.
No, wizualnie na jakichś wyższych ustawieniach to pewnie by tak chyba nie wyglądało. Once human. Dobra, once human i tutaj już będzie koniec tej części. Przechodzimy dalej. I ostatni trailer już na dzisiaj, Dragonborn. Tu będzie coś o dungeonach. Czy wiadomo, z polskiego lochy. Okej, sporo magii widzę, że tutaj będzie. I raczej akcja będzie się działała w średniowieczu, jak widać po ubiorach rycerskich. Dużo też nie umarłych będzie. Nie no, jak na razie te trailery to wizualnie bardzo wysoki poziom. To na plus. Tych wszystkich gier, które wybrałem na ten odcinek. Jak będzie gameplayowo, to już... też będę musiał później ogarnąć raczej. Przynajmniej... już będzie sukces, jak powie episko, będą te gry funkcjonować jak na trailerze i to już będzie w sumie git. Nie ma co. No i też jest koniec. I będzie dostępny na Steamie, jak widać. No i dobra, to by byłoby na tyle w tym odcinku. To na razie!